Zobaczymy sobie, co z tą Anastazją będzie dalej. Oby ona tu nie przyjechała. Co? Czekaj, Anastazja? Że ona chce przylecieć do Polski z Grecji? Rysia się nie zgadza. Nie zgadzam się na to! Nikt nie może tu przyjechać! Nikomu nie podawaj naszych danych! No i mamy kolejny wspaniały wakacyjny dzień. Dziewczynki sobie skaczą, oczywiście jak zwykle nie ma wszystkich, ale ja już się przyzwyczaiłam, że skoro są wakacje, to nie wszystkie są w domu i każda ma jakieś tam swoje plany, wiecie jak to tam jest. Tutaj Krysia i tak dalej, chyba Zuzia skaczą, bo ja już powiem wam widzowie, że nie rozpoznaję. Idę na chwilę do pokoju. Nel, ale dlaczego idziesz do pokoju? No dobra, idź do pokoju, zaraz do ciebie przyjdę. Zobaczcie sobie, tutaj Krysia skacze, ale patrzcie na jej minę, jaką ona ma minę. Zuzia jest szczęśliwa, a Krysia jest oczywiście wkurzona. Wiecie, co wam powiem? Że Krysia to mi przypomina taką Wednesday. Normalnie Wednesday Adams. Nie wiem, kiedyś nagrywałam takie odcinki z Wednesday, możecie sobie zobaczyć, ale po prostu, no, Krysia jest taka wiecznie niezadowolona jak Wednesday. I zobaczcie też, jaki mam super czederski top biały na mojej grupie z Robloxa. Są takie bluzeczki, możecie śmiało sobie zobaczyć i w moim sklepie są właśnie na mojej grupie. Nazywa się Team Patix, pierwsza linijka w opisie. Co się stało? Nela, co się stało? O co chodzi? Co jest grane? Co się stało? Nie podoba mi się, że znowu się Nela nie chcesz bawić z siostrami. One sobie tam fajnie skaczą, a ty po prostu, no nie wiem, znowu gdzieś tutaj... Co? Ale poczekaj, ja myślałam, że ten temat już dawno jest za nami. Znowu... Znowu ty o Anastazji gadasz? Ja nie mogę, no znowu o niej gadasz? Przecież ja już myślałam, że ten temat jest zakończony. No było chwilę spokoju, myślałam, że już wiecie, już koniec przyjaźni. To tak jest w internecie, jak się pozna koleżankę. Ale jak to? Ona jest w Polsce i ty chcesz się z nią spotkać? Nie, absolutnie nie. Nie zgadzam się, nie. Nie i koniec, ponieważ nie znam jej. Wykluczone to jest, widzowie, nie mogę pozwolić pięcioraczce, mojej kochanej córeczce, spotkać się z obcą jakąś dziewczyną. Ja nawet nie wiem, czy ona istnieje naprawdę, czy też nie. Jak to? Ty ją znasz? Nie znasz jej, ty ją znasz tylko z internetu. Pobaw się chociaż z siostrami, a jak to pa? Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Tędy nie ma wyjścia, nie ma tu... No gdzie ty wyskakujesz mi? No nie wierzę w to, poczekajcie, pięcioraczki, chodźcie szybko, musimy iść za Nelą. Chodźcie szybko, Krysia oraz Zuzia. Dobra, dziewczynki, chodźcie, musicie mi pomóc. Co z niej za siostry? Nawet się nie pobawiła z siostrami, tylko wymyśla o jakiejś Anastazji. Jak mamy teraz tutaj przeskoczyć? Ja nie mogę przeskoczyć tu. Dobra, słuchajcie, musimy jakoś iść na oko. Chodźcie tędy, dziewczynki, szybko. Nie możemy je zgubić, tędy wyjdziemy. Nie wiem, jak ta Nela to zrobiła. Ona już jest taka chytruska, normalnie wszystko wie. Chytra, sprytna i w ogóle. Dobra, czekajcie, gdzie ona będzie biegła? My musimy ją jakoś dogonić. Ona pewnie rowerem pojechała na centrum miasta. Poczekajcie, szybko, wsiadajcie do auta. Weźmiemy auto, możemy sobie wziąć mniejsze, więc nas nie rozpozna. Siadamy do tego i musimy ją dogonić. Zobaczymy sobie zaraz, gdzie ona jest i czy serio się spotka z Anastazją, bo jeśli tak, to będę na nią wkurzona. Słuchajcie, widzowie, nie mogę do tego dopuścić, żeby zostawić moją córeczkę bez opieki. Ona poszła się spotkać z koleżanką, której nie zna, poznała w internecie, a w internecie trzeba uważać, widzowie. Ja nie mówię, że wszyscy są źli, absolutnie nie, ale trzeba być czujnym, tak? Nigdy nie wiadomo, kogo poznamy. Widzę, tam biegnie Nela. Okej, będziemy musieli zaraz się przerzucić na jakąś kamerę, zostawić gdzieś tutaj auto. Szybko jedziemy, musimy dobiec właściwie, dojechać i za chwilę gdzieś tutaj zostawię auto. Może czekajcie, może gdzieś tutaj zostawię. Okej, dobra, tutaj nie będzie widać, że to moje auto. Chodźcie dziewczyny, musicie mi pomóc. Weźcie sobie lornetki, weźcie telefony i w razie co wszystko notujcie. Wszystko już jest jasne, podbiegamy. A ostatnio tak fajnie sobie spędzaliśmy czas. Widzę, tam ktoś jest. Ej! Co jest grane? Czekajcie, ja muszę tutaj stanąć. Będę podglądać je z innej kamery, szybko. Dobra, widzowie, muszę to zobaczyć. Co one tutaj robią? Co tu jest grane? Ty jesteś Nela? Ale ty jesteś większa. Tak, ale nie szkodzi. Czy to jest Anastazja? Przecież Anastazja to miała być koleżanka Neli, ona miała być mniejsza. Ona wyglądała na zdjęciach tak jak Nela, w sensie taką wysokość miała. No i co? Po prostu jestem wysoka. Okej. Czy wy widzicie, jak ona wygląda? Przecież ona jest dużo starsza, większa. Co ona ma za top? Jakie rzęsy? Czy się nie chce... Uciekłaś tej swojej matce? Co? Czyli Anastazja wszystko wie. To pewnie ta Anastazja ją namówiła, żeby uciekła, bo ona wiedziała, że ja się nie zgodzę. Ja nie wiem, może pójdziemy na zakupki. Nie chciała mnie puścić. O ja,
Czyli to było zaplanowane. Zobaczcie na tą Anastazję, jak ona wygląda. Ona mi się od początku nie podobała. Już w internecie na tej kamerce jakoś dziwnie wygląda. Tylko, że mi się wydawało, że ona jest w wieku Nelly. A ja puściłam pięcioraczkę. Widzowie, ja wiem, że to jest nieodpowiednie. Och, dobrze, że uciekłaś? Dobrze? Ona jej mówi takie złe rzeczy, nie wolno uciekać z domu, zawsze trzeba słuchać mamy. Ja wiem, widzowie, że teraz to jest źle, tak, że pięcioraczka jest z tą osobą, ale ja cały czas ją obserwuję. I poza tym, Nela musi sama zobaczyć i się nauczyć, że tak nie wolno. Chodźmy na zakupy. Idą na zakupy, ale dokąd? Ej, musimy tutaj uważać, bo my tutaj blisko jesteśmy dość, ale idą gdzieś tutaj na zakupy, ale dokąd? Przecież Nela nie ma pieniędzy w ogóle, skąd ona by miała mieć pieniądze? To jest jakieś dziwne. Co to są za ciuchy? To jest jakaś luksusowa galeria, jakiś luksusowy sklep, który tutaj jest. I one po prostu sobie tak weszły. Anela, co ty, przepraszam, chcesz kupić? Tutaj nie ma rzeczy dla ciebie. Co ty tutaj Gdzie taką spódniczkę? Ja bym w życiu się nie zgodziła. Bierz, co chcesz? Dziwna jest ta koleżanka, nie podoba mi się. Ale mam nadzieję, że przez tą sytuację, przez to doświadczenie, Nela się czegoś nauczy. Że nie wolno się spotykać z nieznajomymi, zawsze trzeba słuchać mamy. Na szczęście ja jestem tuż obok i w razie co wyskoczę i jej pomogę. Ale nie zawsze, widzowie, tak jest, że wasi rodzice wiedzą, co robicie. Więc pamiętajcie, żeby o wszystkim mówić rodzicom, jeśli nie jesteście czegoś niepewni. Masz kasę? Bo ja nie mam, co? Ona najpierw do niej mówi, bierz co chcesz, a teraz nie mam kasy? Przecież Nela nie ma kasy, ona jest małym dziusiem, znaczy, no dobra, przepraszam, nie jest dziusiem, tylko jest małym dzieckiem, ale, no coś tam mam, ale skąd ty masz, Nela, pieniądze? Tak, tak, mega ładnie, a może jakieś dżinsy i topik? A co ty chcesz, żeby moja córka wyglądała tak jak ty? Nie, nie, nie. W ogóle ona chyba na solarium chodzi, zobaczcie, jak ona jest ciemna, taka opalona, czy ona się tyle opala, w ogóle jakieś rzęsy długie, jakieś takie nieładne, brzydko wygląda. Zapłacisz? No nie, ona każe mojej córce zapłacić? Skąd ona ma wziąć pieniądze na to wszystko? Przecież Nela nie dostaje tyle kieszonkowego, chyba... Chyba, że Nela zabrała mojego portfela. Chyba, że Nela ode mnie zabrała. O nie, widzowie. No chyba... Chyba by się nie posunęła do tego, co? Dobra, czekajcie, muszę tutaj stanąć i cały czas podglądać, bo to jest naprawdę niepokojące, co się teraz tutaj dzieje. Co to za dziewucha tutaj przyjechała i się rządzi? Patrzcie, no, cały czas są w tym sklepie, o co im chodzi? Albo ukradniemy? Co, ukradły to? Ukradły... Nie wierzę. Dobra, chodź, haha. I dla mnie to się wydaje śmieszne jeszcze, że w ogóle ukradły coś ze sklepu. No, przecież to jest jakiś żart. Ja nie wierzę w to, co ta dziewczyna zrobiła z Nelą. Wyglądasz cudownie. Wow. Chyba Nela jest zadowolona. Ale ja nie chcę, żeby ona miała takie koleżanki. Dlaczego Nela się na to zgodziła? Przecież ja je tak wychowywałam, żeby wszystko było dobrze. Okej, co ona tutaj jeszcze napisała? Ok na pasach, choć jak najszybciej się biegnie jak coś. Nie biega się po pasach! Po pasach trzeba przejść ostrożnie, jeszcze trzeba zachowywać zasady ograniczonego zaufania, czyli patrzeć, czy kierowca się zatrzyma, czy nie. Gdzie one tu chodzą? Ona nawet nie wie, gdzie ta Anastazja iść. Ale trochę się zachowuje, jakby już tutaj była. Ja nie wiem, czy tu jest jakaś oszustka, czy co. O, patrzcie, donuty sobie wzięły. Po prostu sobie tak chodzą po Berry Avenue, kradną ciuchy. Nela, no, mogę kawę? Przecież ty jesteś mała, nie możesz kawy. No, mam nadzieję, że ona się na to nie zgodzi. Jasne? Nie, no, po prostu... Nie wierzę w to, widzowie, po prostu aż uderzyłam w biurko. Słyszycie to? No, po prostu nie... Nie wierzę w to. Po prostu jak jedna osoba jest w stanie zmienić wszystko, tak? Ja tyle lat wychowywałam Nelę, a ona po prostu ma jedną koleżankę i się zmienia. Naprawdę nie wierzę w to. Kawa dla twojego wieku najlepsza. Ble, Neli nie smakuje. Chyba jej się nie podoba. Uff, całe szczęście, bo już się bałam. Dobra jest i one, zobaczcie, jak one sobie siorbią jeszcze tą kawę. A ta jaka szczęśliwa Anastazja. Nie, ta dziewucha mi się nie podoba. Będę musiała zrobić z nią porządek, tylko nie wiem, w jaki sposób, widzowie. Napiszcie mi w komentarzu, co ja powinnam zrobić. Jak można to coś pić? No właśnie, masz rację. I teraz gdzie ona ją tutaj prowadzi? Gdzie one chcą jeszcze iść? Dobra, chodź, uciekamy. Ale gdzie wy ucieka? O nie, nie, ona będzie chciała tędy iść. Gdzie one tu pójdą? My tam jesteśmy schowane. I słuchajcie, nie, że one... Nie, nie, do klubu.
O, już myślałam, że do klubu, ale gdzie one tu idą? Kombinują tutaj cały czas, żeby spsocić coś jeszcze. Biegają po ulicy? Po asfalcie choć co? Nie wolno biegać po ulicy, przecież... No, patrzcie, jak Nela po prostu ją naśladuje, ja w to po prostu... Nie wierzę, ale jak ona zaraz przebiegnie naokoło, to ja tam będę. Ej, słuchajcie, ja muszę się ewakuować, szybko! Ewakuujemy się, chodźcie, ewakuujemy się, szybko, bo one tam biegną. Biegną gdzieś tam z tyłu. Ale czekaj, idziemy sobie tutaj, chodźcie dziewczyny. Chodźcie, idziemy tutaj. Nie wiem gdzie, chodźmy tu. Poczekajcie, ja nie wiem gdzie. Usiądźmy tu, dziewczyny, siadajcie. Dobra, siadajcie dziewczyny, siedźcie tutaj. Patrzymy sobie, gdzie one biegną tu. Idą tutaj do sklepu. Widzę je. Dobra, udało nam się skryć całkiem dobrze. I co one tutaj jeszcze kombinują? Nela, zejdź z tych pasów! Dlaczego ty jej pozwalasz stać na pasach? Nela, masz ty szczęście, że w ogóle tutaj nikt nie jeździ, bo by się stała jakaś krzywda. Nie wolno wchodzić na ulicę. A mogę makijaż? Różowy? Makijaż Nela nie jest. Tak, chodź na pazurki i w ogóle, oni nie, to one tutaj będą szły, szybko, uciekajmy, chodźcie dziewczynki, szybko, pięcioraczki. Uciekamy, one zaraz tu przyjdą, musimy się gdzieś schować. Słuchajcie, gdzie one tutaj są? Oby tutaj nie przyszły, musimy się gdzieś chować. My coś kombinują, my cały czas tutaj chodzimy, musimy się chować. Gdzie one tu przyjdą? Chyba ich tu nie ma. Nie wiem, z której strony one przyjdą. Już się powoli ściemnia. Zobaczcie, ciekawa jestem, o której Nela wróci do domu. Czekaj. Dobra, a może ja zadzwonię do Neli, co robi? Że ona nie widziała mojego auta. Czekajcie. Ja zadzwonię. Dobra, wyciągam telefon, słuchajcie. I robię tak. Dzwonię do Neli. Uwaga. Zobaczymy sobie, czy ona odbierze, czy też nie. Czekajcie, zobaczymy. Halo. Nela. Halo, Nela, proszę odebrać. Uwaga. Halo, Nela, gdzie jesteś? Nela, gdzie ty jesteś? Halo, nic nie słyszę. Odbierz ode mnie, no proszę cię, ja muszę się nagrywać na pocztę głosową, nie możesz odebrać od swojej mamy. I gdzie one tutaj są? Zniknęły mi. O nie, one mi zniknęły. Jesteś, czuję, że jest źle. Zgubiłam swoją pięcioraczkę. Gdzie ona jest? Tutaj są, dobra, w Higher Studio. Rozłączaj się, mama! Ale ona nie odebrała nawet ode mnie. Co ona zrobiła z moją... Rozłączaj się. Jak ona jest groźna. Dobra, już. Nela, jak ty wyglądasz, Nela? To jest grane. Chodź na makijaż. Nawet nie zdążyłam porozmawiać z moją córką, bo ta Anastazja... Siadaj tu i se rób. Jaka ona jest niedobra, mam wrażenie, że ona wykorzystuje moją córkę i normalnie zaczyna się jakby nad nią znęcać trochę psychicznie. Mówi do niej, rozłączaj się, nikt nie ma prawa mówić wam, co macie robić, wy możecie robić co chcecie, jesteście wolnymi ludźmi, widzowie. Nie można tak. O nie, Nela, co ty masz za makijaż? Ja się boję, zobaczcie co na... Jaki makijaż? Nie wierzę w to po prostu. Nie wierzę w to. Co tu się w ogóle dzieje? I uciekamy, bo po co płacić? Tak. Nie. Ja chcę zapłacić. Robi się chyba źle. Po co kasę marnować? Ej, ona jest agresywna. Ja chcę zapłacić. Nela chyba zrozumiała, że coś się tutaj dzieje niedobrego, że ta dziewczyna nie jest zbyt dobra. Nie płać! Co? I zabrała ją normalnie? Porwała? W sensie... Ja nie wiem, co ja mam zrobić, widzowie. Ja chyba muszę iść i zrobić porządek z nimi. Gdzie oni tu jeszcze... Co? Nie no, nie gadaj, że oni pójdą jeszcze tutaj zrobić paznokcie. Nie! Przerywam to! Koniec tego! Muszę to przerwać! Chodźcie, dziewczyny! Kim ty jesteś? Idę uratować Nelę, moją córeczkę kochaną! Co tu się w ogóle dzieje? Zrobimy sobie pazurki. Nela, co ty robisz? Nela, co ty wyrabiasz? Co ty robisz, dziecko? Jak ty wyglądasz w ogóle? Przecież to jest
strasznie brzydkie, nieładne, jak tak ciemne, jak was zawsze tak ładnie ubieram. Co to za pani? Jestem jej mamą. A co tyś myślała? Jestem jej mamą. A ty jak wyglądasz? Co ty się uczepiasz mojej córki? W internecie zaczepiasz młodszych i wykorzystujesz. Chcesz, żeby płacili za ciebie. Nie wolno tak, zmuszasz do złego. To jest bardzo brzydkie zachowanie. Ta, ona mnie porwała. Moje dziecko cię porwało? Moje dziecko ciebie? O nie, co ty powtarzasz na moja stara? Tak się nie mówi na mamę. Co tu się w ogóle dzieje? Nigdy w życiu. Odczep się od mojej córki, odczep się od mojej córki. Jesteś zła i niedobra. Wykorzystujesz ją, tak naprawdę jej nie lubisz, tylko ją wykorzystujesz. Ona jest niedobra, ty jesteś niedobra. A ty, Nela, żujesz głośno kumę? No... Nie, no przecież już widać wpływ zachowania. Nie, ale to ty. To ja. Nela. Zero sprzeciwu. Nie słucha się mnie nawet. Znaczy, porwała mnie tu i musiałam za nią płacić? Wszystko widziałam, mam dowody. Wszystko widziałam, pójdę na policję. Pójdę na policję. Mam dowody. Chciałam zapłacić, a ty mnie zabrałaś i krzyczałaś. Dobrze, Nela, mówisz, ja to potwierdzam. Wszystko widziałam, mam dowody, pójdę na policję. Zabieram cię, Nela. Jesteś złą osobą. Znikaj. Znikaj z życia Neli. Idź sobie stąd. Nie kontaktuj się z nią więcej. I zostaw mnie i moje pięcioraczki. Chodźcie, dziewczynki. Wracamy. Chodźcie, dziewczynki. Chodźcie. Będę z nią pisać. Nie, ja jej zabiorę telefon. Zostań sobie sama. Co za Anastazja niedobra. No po prostu w to nie wierzę. Chodźcie, dziewczynki. Chodźcie ze mną. Chodźcie. Chodźcie, dziewczynki. Naprawdę. Co? Do sądu was! Ale już, wynocha! Daj nam święty spokój, Anastazja, bo będę musiała zadzwonić na policję! Zostaw moją Nelę! Uczepiłaś się nas! Wynocha! Chodź tutaj, Nelusia! Nie bój się, mama cię obroni, ja wszystko widziałam, ja wszystko wiem! Gdzie ty wsiadasz tu? Wynoch! Co się stało? Co ona zrobiła za haka? To było mega dziwne. Dobra, ej, to serio było dziwne. Naprawdę. Mam zamknięty dom, słuchajcie, i teraz patrzcie, co ja robię. Wyłączam go, albo wiecie co? Teleportacja. Chodźcie, ale jak? Odczep się od nas, no! Odczep się! Daj nam spokój, chodź tutaj, Nela. Nela! Zostaw moją Nelę! Zostaw moją Nelę! Oddaj mi ją! Oddaj, to jest moja córka! Zostaw ją! Masz ją zostawić, ona jest moim dzieckiem! Coś ty zabrała? Ty jesteś niedobrą koleżanką z internetu, daj nam spokój! Oddaj mi moją córkę, oddaj mi!